Radio Elka. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Jest już 9:15, jest Leszek Wspaniały przy mikrofonie. Dzień dobry. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Z końcem tygodnia przy wietrznej aurze spotykamy się w temacie dla reportera i najbliższe 30 minut jest przeznaczone właśnie dla was. Dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego, informujecie nas o sprawach, które was zaniepokoiły, bądź te, którymi chcielibyście nas zainteresować. No a my potem próbujemy w jakiś sposób zadziałać w instytucjach, urzędach, firmach i dopytać o sprawy, z którymi do nas się zwracacie. 726 114 114, numer doskonale wam znany, prosty do zapamiętania, a myślę, że i nasi stali słuchacze mają sobie wklepany ten numer do swoich telefonów. Kasiu, czekamy. Zapraszamy i przypominamy, że to ostatni w tym tygodniu temat dla reportera, więc korzystajcie. Oczywiście po weekendzie wracamy, ale po co czekać? Można już dzisiaj zgłosić temat dla reportera. Tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK, no to są teraz właśnie zbierane. My czekamy na telefony i jest. Właśnie doczekaliśmy się pierwszego telefonu. Dzień dobry, witamy. A dzień dobry, kłaniam się. Ja tylko informacyjnie, bo na pewno ktoś już zgłaszał temat. Park linowy jest strasznie zawalony drzewami. Mm-hmm. Ja nawet zdjęcie tam chciałem wysłać, bo nie wiem, czy tam doszło, czy nie doszło. Na radiowego Facebooka pan wysyłał, czy na maila? Na ten numer telefonu. To jest stacjonarny numer, tak? Na ten to pan nie wyśle. To nie da rady na ten numer. Aha, no to dobrze zadzwoniłem. No park linowy w Głogowie, no jest tragedia. No to tak jak i kilka innych na terenie miasta. Ja podejrzewam, że ktoś tam interweniuje, ale... To znaczy, sytuacja jest taka, że jadąc rano przez miasto widziałem, że służby miejskie już przystąpiły do porządkowania tych powalonych drzew. Między innymi widziałem, jak rozdrabniane są te wszystkie gałęzie i konary na rondzie Konstytucji 3 maja, no i też w pobliskich parkach myślę, że służby systematycznie będą te i konary, i powalone drzewa usuwać. Ale dziękujemy za zgłoszenie oczywiście. Super, miłego dnia. Również pozdrawiamy. Do usłyszenia. A że była to ciężka doba i pracowite godziny dla strażaków, no a teraz też dla służb, które muszą ten bałagan po wichurze posprzątać, no to chyba nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać, że był to trudny czas. No i teraz jest w dalszym ciągu trudny czas, bowiem jest kolejne ostrzeżenie, które przyszło z zarządzania kryzysowego, ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Jeszcze dziś od 14 do 21 w całym regionie może mocniej powieje, zresztą dalej mocno wieje, ale prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km na godzinę, miejscami w porywach do 75 km na godzinę z południowego zachodu i zachodu, tak więc cały czas trzeba zachować ostrożność. Ostrożnie, zdecydowanie ostrożnie. I dać czas służbom na to, żeby udało się uporządkować tereny w naszym regionie, bo to tak też nie da się wszystkiego tak, w jednym na miejscu już się zrobić. Wszyscy nie pojawią, natomiast myślę, że po tym, co się działo i dzieje się w dalszym ciągu, już o poranku miejskie służby objechały te wszystkie tereny, głównie zielone, gdzie jest sporo drzew, no i sporo jest niestety też powalonych. No a teraz już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Chyba chciałem się dowiedzieć, czy wy się zajmujecie z jakimiś sprawami, jak emerytury? Emeryturami? Z tego co wiem, to się zajmuje ZUS. No tak, ale tam ZUS i ja miałem, płaciłem ubezpieczenie do KRUS-u i do ZUS-u. ZUS mi wypłacił, a z KRUS składki płaciłem 16 lat. Jeden miesiąc, jeden dzień i za to nie mam policzone. No ale to czy pan w KRUS-ie próbował interweniować? No interweniowałem, to mi napisali, że mi się nie należy. No. Tylko nie wiem na jakiej podstawie co i tego. No ale nie, te składki były zbierali mi do składki do tej pory, jak przeszłem na emeryturę. A jak przeszłem na emeryturę, to oni mi wyliczyli emeryturę 1000 zł, a że mieli papiery z ZUS-u, to widzieli, że ZUS mam większą, dostanę parę złotych, no to przesłali mnie do ZUS-u. A ZUS z kolei mi wysyła tylko 24 lata i te przepracowane i ten, a z KRUS-u tych pieniędzy, co płaciłem składki mi nie,
nie tego, nie naliczył. Mhm, ani nie zwrócili, ani nic. Ale pisałem tam i żadnej odpowiedzi konkretnej nie dostałem. W jakiś sposób to argumentowali? Dlaczego nie policzyli tych lat? No właśnie, że się nie należy, tylko takie pisemko z jakiejś przyszło raz i tylko tyle. No to co mogę panu zasugerować? Spróbować się jakoś odwołać od tej decyzji, skoro tak panu napisali. Nie sądzę, proszę? Żebyśmy... Mówię, spróbować się odwołać od tej decyzji. Nie poprosić wiem, o więcej szczegółów. O więcej szczegółów, dlaczego nie przyznano panu. No to już pisałem dwa razy i takie same odpowiedzi z tego dostałem, nie? To trzeba do skutku pisać. Może w końcu jakoś to uargumentują porządnie. Merytorycznie. Tak pan mówi, żeby konkretnie dalej... No, może cierpliwość zostanie pana nagrodzona. No właśnie, to już nie wiem, bo tylko ja to nie rozumiem. Albo jestem podejść do ZUS-u czy KRUS-u i bezpośrednio porozmawiać. A pieniądze kradną dosłownie, bo jak nie dostaję, ani nie zwrócili mi, ani nic, to znaczy, że ukradli pieniądze. No tego nie. Nie jest, możemy tak powiedzieć, bo nie znamy sprawy, sytuacji. Więc natomiast, my tak nie możemy ocenić. No tak mówię, polecę się odwołać od tych decyzji, no i próbować dalej. No dobrze, dziękuję. Dziękujemy ślicznie, do usłyszenia. 726-114-114, dwa telefony za nami. Wczoraj audycja obfitowała w kwiaty i motyle. Czy kwiaty i motyle będą dziś? Też się przekonamy do 9.45, czy słuchacze, którzy zgłaszali nam pewne tematy, a zauważyli, że sprawy zostały już załatwione, nie wiem, przecięta zieleń, naprawiony chodnik, etc., etc. No to no, przekonamy się po prostu. Ale póki co oczywiście z Kasią czekamy tutaj na wasze telefony w temacie dla reportera przy piątku i oczywiście nie muszę chyba, no chociaż powtórzę na głos, że dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego. Oczywiście, więc zapraszamy. Polkowice, Lubin, Głogów, miejscowości dookoła tych... Ościenne. Tak, tych miast, więc zapraszamy. 726 114 114, teraz 21 minut po godzinie 9, a do 9.45 dyżurujemy przy telefonie, zbieramy wasze tematy. No to opowiadajcie na naszej antenie, co jeszcze warto byłoby poprawić w naszym regionie. 726 114 114, zanim pojawi się kolejny telefon, no to chwileczka muzyki. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz odbierzemy najpierw kolejny słuchacz. Telefon. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kasiu, pani redaktor, witam. Dzień radio dobry. Elka. To może i kwiaty i motyle dla panów strażaków kochanych, którzy tak ciężko pracują i usuwają te wszystkie rzeczy, drzewa po nocnej wichurze. Zgadzam się i... Podpisujemy się pod pana słowami. Oczywiście. I wysyłamy Halo? Wszystkim strażakom z regionu kwiaty i motyle. Super. Pozdrawiamy no, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję im. Ciężka ich praca. Czy to OSP, czy to Państwowa Straż, nieważne, ale są wspaniali ludzie. Dlatego dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Udanego dnia życzymy i wysyłamy kwiaty i motyle. Dziękujemy i już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie śmieci pozostawionych po byłej linii kolejowej Głogów-Słaba Śląska. To jest na odcinku dawnej stacji Chociemyś w stronę też dawnej stacji Ceber. I na tych byłych torach jest po prostu góra śmieci. Tam są i pety, te butelki PET, i słoiki jakieś, i buty. To leży już ze 20 lat. Czy można by było w gminie Kotla albo kogoś tam po prostu poprosić, żeby to jakoś zebrali, to i, bo to bardzo paskudnie wygląda. A to już jest kilkanaście co najmniej lat, że to leży tak odłogiem. Mówi pan, ktoś tam wysypał i... Była linia i tak kolejowa zostało. Z Głogowa do Sławy na wysokości Chociemyśli i Cebra, tak? Tak, to jest między Chociemyślą a Cebrem, to jest tak po środku mniej więcej, jakby tak powiedzieć, to w środku tego lasu, co tam jest. Mhm. Jeśli by można było, to może by tam ktoś z gminy Kotla ruszył tam, bo nie mają ten samochód, to może by to zabrali, bo to tam tego sporo jest, to tak pół przyczepy, to spokojnie. Zgłosimy w takim razie. Dobrze, dziękujemy no, bardzo. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, drodzy słuchacze, dbajmy o środowisko, nie róbmy takich rzeczy, nie wyrzucajmy
gdziekolwiek i gdzie popadnie. Jeszcze jak się okazuje, że to na przy lesie czy w lesie. To już w ogóle. To ale już w ogóle dziwi mnie to, że nikt nie zareagował przez tyle lat. Przez kilkanaście lat. No to, to troszkę dziwna sytuacja. 726-114-114, drodzy słuchacze, dzwonicie. Jeśli muzyka ma was natchnąć do tego, żeby do nas dzwonić, no to chwila muzyki, a my oczywiście cały czas z Kasią czekamy na wasze telefony. Zgadza się. 726-114-114. Dzień dobry pani. Ja tą dzwoniłem w poniedziałek chyba. Chodzi mi o ten odcinek drogi przed ten ze Starej Trójki zjazd na Głogów tam. Tak. Od tej Trójki do przed Kłobuczynem jest takie odcinek dziurawa, dziurawa droga, tak jest, tak jest. Zgłosimy to. Co tam się państwo dowiedzieli? Zgłosimy tą drogę i poprosimy o to, żeby jakieś remonty cząstkowe tam wykonać. No właśnie, bo tam tragicznie już jest. No jest, takie już od dłuższego czasu jest słaba technicznie ta nawierzchnia. No właśnie, tak zostało, to nie wiem kto to tak zostawił i to się coś raz, to teraz bardziej psuje ta droga. Jak coś będziecie wiedzieli państwo, to nagłośnicie, prawda? Jasne, raz, że powiemy, a może zanim zdążymy powiedzieć, to jakieś służby tam się już pojawią i to połatają. Co nie zmienia faktu, że oczywiście sprawę zgłosimy. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Również. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Miłego dnia i weekendu, tak jest. No, a jak droga by zostanie zrobiona, to miejmy nadzieję, że kwiaty i motyle pójdą w eter. Oby. Natomiast myślę, że zanim nadejdzie jeszcze ten trudny czas jesienno-zimowy, służby powinny się pojawić na drogach i jakichś remontów cząstkowych dokonać, bo no nie, ta droga to już jest wiadomo w jakim stanie. Ci, którzy tamtędy jeżdżą, wiedzą, ale też takie pojedyncze wyrywy już się pojawiają w jezdniach. Mamy telefon. Dzień dobry, kłania się radio. Ja mam taką sobie prośbę, chociaż wiem, że miejsc parkingowych w Głogowie nie jest za wiele, ale chodzi mi o jeden taki newralgiczny punkt. Chodzi o przejście drogowe koło prokuratury. Pojadąc od strony Moniuszki w stronę prokuratury, po prawej stronie jest parking i tam są ustawiane dosyć pokaźnych rozmiarów pojazdy. I wjeżdżając do przejścia dla pieszych, nie widać nawet dorosłych osób, a co dopiero dzieci, a tam bardzo często chodzą dzieci ze szkoły do szkoły. Przy samym przejściu jest wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych i tam też są stawiane pojazdy. I to nawet busy, mówię, do większych rozmiarów. Nie widać, jak się jedzie, nie widać po prostu osób, które chcą przejść. Zmorą jest to, że no nie wszyscy, ale większość podchodzą do przejścia dla pieszych, w ogóle nie zwraca uwagi, czy cokolwiek jedzie. No to prawda. Tym bardziej, że ludzie, którzy nie znają terenu, ale omijają korki, które są nocześnie zjawiskiem w tym mieście, no jadą dosyć szybko i no na pewno, jeżeli ktoś by wstarnął na to przejście, no to jest do tragedii nie jest blisko. No. Samo przejście znajduje się na ulicy Sienkiewicza, tak? Dobrze. I chociaż tak, to jest ulica Sienkiewicza. Mhm. I gdyby zabrać chociaż jedno miejsce parkingowe, przesunąć dla niepełnosprawnych o jeden boks, na pewno reakcja kierowcy już by była troszeczkę bardziej szybsza, bo widziałby, kto się zbliża do przejścia dla pieszych, a tak tego po prostu nie widać. Tam za po prostu samochodu wchodzą dzieci i no do tragedii możesz dojść. Dobrze, że jeszcze nie, do tego nie doszło, ale no wolałbym, żeby to odmuchać na zimne. Oczywiście, że tak. Dobrze, ja podjadę, zrobię zdjęcie i my przekażemy to służbom. Zobaczymy, jak się na to będą zapatrywać, dobrze? Bo jadąc z drugiej strony od parku leśnego jest większa widoczność, po prostu widać osoby, które chciałyby przejść przez przejście dla pieszych. Z drugiej strony no nie ma takiej możliwości. Ludzie, którzy tutaj są z osiedla, po prostu jadą ostrożnie, bo wiedzą o co chodzi, ale mówię, jest dużo kierowców, którzy umieją korki, no i jadą jak wariaci, no do tragedii nie jest daleko. No dobrze, temat mamy zanotowany. Bardzo dziękujemy za ten głos, serdecznie pozdrawiamy. No i jak zwykle też apelujemy o ostrożność. Apelujemy i do kierowców, i do pieszych. Bierzmy siebie nawzajem pod uwagę, że istniejemy, czy to właśnie na chodniku i prawdopodobnie ktoś może wejść na przejście dla pieszych. No i odwrotnie, piesi też niech biorą pod uwagę, że w niektórych miejscach faktycznie widoczność może być kiepskawa. Dokładnie. I dopiero w ostatniej chwili można zauważyć, że ktoś chciałby skorzystać z przejścia dla pieszych. Więc
No, musimy współpracować po prostu, tak sobie myślę. Teraz odbieramy jeszcze jeden telefon, zanim przerwa reklamowa. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Często tu na wjeździe do Głogowa, na wysokości Ruszowic, przy sklepie Dino jest przejście dla pieszych. Mhm. Jak się wjeżdża do Głogowa, no, tym bardziej teraz ta pora jesienna, już ciemno się robi i sprawa jest tego typu, to przejście jest zupełnie ciemne. Nie ma żadnego oświetlenia, tam przechodzą dzieci, chodzą ludzie do sklepu, w jedną i w drugą stronę. No, auta jeżdżą i naprawdę jak się jedzie, nie widać, a ludzie ani koszulek, jakichś odblaskowych. Naprawdę może tu czasami dojść do jakiejś dziwnej sytuacji. Wie pan, no, jeżeli by była taka możliwość, jakieś interwencje w sprawie oświetlenia tego przejścia dla pieszych, żeby ci piesi, którzy stoją przy przejściu, żeby było widoczne. A wjeżdżając do Głogowa, tam jest ograniczenie do 40 km. Jest, oczywiście, ale rzadko kto tego przestrzega. Rzekłbym nawet, że chyba nikt. No prawie, że nikt. Powiem panu tak, kilka tygodni temu sprawę poruszałem i dopytywałem w Urzędzie Gminy, czy jest szansa, aby doświetlić to przejście dla pieszych. Mówiąc wprost, mieli się pochylić nad problemem i sprawdzić, czy z istniejących tam w pobliżu latarni można instalację jakoś pociągnąć bliżej przejścia dla pieszych i ewentualnie je doświetlić. Ale jeszcze dziś spróbuję dopytać, na jakim etapie jest sprawa i czy jest faktycznie taka możliwość, żeby w najbliższych, no może nie dniach, ale tygodniach, żeby tam było jaśniej. Dobrze? No, jeżeli była taka możliwość interwencji, no dziękuję ja i na pewno jeszcze inni ludzie. Jasne. A przed przejści tym bardziej. Mhm. Dziękujemy. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia. A elementy odblaskowe po zmroku jak najbardziej, drodzy tak. Piesi. Krótka przerwa reklamowa, po niej wracamy i będziemy czekać na wasze telefony. I rozpoczęliśmy drugą część dzisiejszego tematu dla reportera. Dzwoniliście w trakcie przerwy reklamowej, no ale w trakcie przerwy reklamowej nie możemy odebrać telefonu, dlatego teraz zachęcamy do tego, aby do nas zatelefonować. 726 114 114. Zgadza się, do 9.45 jeszcze jesteśmy, jeszcze zbieramy tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK. Oczywiście też czekamy na kogoś, kto chciałby wysłać komuś kwiaty i motyle w ramach podziękowania za jakąś sprawę pozytywnie załatwioną, więc korzystajcie. Wczoraj chyba. Ale tu jeszcze też informacja od koleżanki. Ja podpisuję się pod telefonem i drogą z Kłobuczyna, że też jest do remontu. Pozdrawiam cię, Kasiu. Natomiast co do jeszcze szybciutko, bo ostatnio słuchacz dopytywał o Krzepów i ulicę Akacjową. Jest, dobrze dotarłem do tej informacji, tylko muszę sobie ją tutaj delikatnie przewinąć. 726-114-114, oczywiście dzwonicie do nas, jeśli macie tylko oczywiście chwilę. Akacjowa. Tam powstaje chodnik, a także przy ulicy Prostopadłej do niej. A na ostatniej sesji też przesunięto środki, dołożono pieniądze na kolejne odcinki i niebawem ruszą kolejne inwestycje chodnikowe właśnie w okolicach Akacjowej i tego rejonu miasta. No to dobre wieści, dobre wieści. Takich miło posłuchać. No i później miło słyszeć kwiaty i motyle w ramach podziękowania, gdy takie inwestycje już są zakończone. 726 114 114. Coś ta osoba, która dzwoniła w trakcie reklamy, nie może się zdecydować. Chyba tak. A my czekamy i czekamy i mamy czas do 9.45. Teraz 9.38 na zegarze, więc jeszcze chwilę jesteśmy, dyżurujemy przy telefonie. No i mam nadzieję, że jeszcze z kimś porozmawiamy na naszej antenie. Dzień dobry, witam. Chcę panią dzwonić w takiej sprawie. Ulica Kołątaja i ulica Piaskowa miały być ustawione przystanki autobusowe. Konserwator wyraził zgodę na postawienie takich przystanków. Chcę pan zapewne zapytać, kiedy będą postawione, tak? Proszę? Chcę pan zapewne zapytać, kiedy będą postawione. Tak, chciałem zapytać, kiedy będą postawione. Dobrze, bo jest zielone światło, natomiast pytanie kiedy. No to ja myślę, że jeśli nie w tej audycji, to w poniedziałek postaramy się panu odpowiedzieć, dobrze? No fajnie, dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy, do usłyszenia. A pytanie już wysyłam i za chwileczkę może będziemy mieć odpowiedź. No taka pora roku, że pewnie my, korzystający z komunikacji miejskiej, pewnie już chcieliby taką wiatę. No, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że one mają być stylizowane. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, jak będą się prezentować. Już nie mogę też się doczekać. Dobry. Chodzi o wyjazd drogi orbitalnej na Polną. Tam temat był zgłaszany. Chodzi o krzaki. Mhm. I co, nie zostaje przycięte? W ogóle nie wycięte. Wczoraj
wczoraj mało do stłuczki nie doszło w tamtym miejscu. No dobrze, to zgłosimy w takim razie. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy, bardzo pozdrawiamy. No, nie wszędzie uda się pojawić w jednym czasie, natomiast wiemy już, że przystanki na Piaskowy i na Kołłątaja miały być zainstalowane do końca września. Mamy drugą połowę października. Pytanie, dlaczego nie są, ale to też za chwileczkę powinniśmy mieć odpowiedź. Najpierw mamy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Halo. No to chyba trzeba spróbować chyba jeszcze chyba raz. Chyba tak, coś jeszcze raz prosimy o telefon. Się. Do końca września miało być też przez DSDiK i firmę wyłonioną w przetargu czy w konkursie namalowane nowe oznakowanie poziome na Rondzie Żołnierzy Wyklętych. A właśnie, właśnie. No, a tam jak nie było tego oznakowania, tak nie ma, tak więc czekamy w dalszym ciągu. No, także tu bezpieczeństwo jest priorytetem. Powinno, natomiast jak wychodzi na to, nie... Wszystkim jakoś o czasie udaje się wykonać pewne sprawy. A szkoda, bo w tym przypadku... No, szkoda, bo kwiaty i motyle czekają. Tak, kwiaty i motyle czekają zdecydowanie. My też jeszcze czekamy, jeszcze 4 minuty, no niecałe 4 minuty tematu dla reportera, więc korzystajcie, drodzy słuchacze. Szybko odpowiedź, drogi słuchaczu, który dopytywał o wiaty przystankowe na Kołłątaja i na Piaskowej. Maksymalnie do 2 tygodni powinny być już ustawione tam, gdzie są zaplanowane. Tak. Czyli więc co my to dzisiaj mamy? 22? Teoretycznie już bliżej niż dalej. Czyli do 8 listopada. Teoretycznie, tak? Nie, do 5 listopada. O, dobrze. No to czekamy z niecierpliwością. No. Teraz doczekaliśmy się telefonu. Mam nadzieję, że uda się porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę panią, droga z Rudnej na Głogów przed miejscowością Proszówek chyba. Tak, Proszówek. Przejazd kolejowy. Palą się cały czas czerwone światła. O, a szlabany opuszczone czy nie? Nie, zapory są podniesione normalnie, tylko że cały czas palą się z jednej i z drugiej strony czerwone światła. Mhm. To chyba jakaś awaria. Chyba tak. Tam na przejeździe zazwyczaj jest numer telefonu, że można zadzwonić i taką awarię zgłosić. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Wczoraj też mieliśmy informację odnośnie usterki, jeśli chodzi o rogatki, czy zapory drogowe, szlabany, jakby tego nie nazwać, na drodze w pobliżu Dankowic. Tutaj kolejny, tym razem w Proszówku. Tak więc, no generalnie przy przejazdach kolejowych ostrożnie i uważajcie. Tak. A co do tutaj tej kilkutygodniowej obsuwy, jeśli chodzi o postawienie przystanków na Piaskowej i na Kołłątaja, no braki materiałowe spowodowały, że niestety takie czasy o czasie, no, ale nie sądzę, żeby służbie DSDiK zabrakło farby, żeby pomalować oznakowanie poziome. Tu no raczej, tu tak. Tu ciężko poszukać odpowiedzi, dlaczego to jeszcze nie jest zrobione. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dobrze słychać mnie? Tak. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Proszę pana, ja pragnę podziękować wam za tę audycję, za tą Radio Elka, że dociera do nas niewychodzących z domu. Wszystko wiemy, co gdzie w Głogowie się robi, co. Bardzo dziękuję. Ładne audycje, bardzo nas wprowadzacie w życie. Bo jak my siedzimy, to my nic nie wiemy, co się dzieje. I dziękuję bardzo za miłą obsługę. A my dziękujemy za miłe słowa. My wszystkiego dobrego życzymy, zdrówka przede wszystkim. Tak, bardzo dziękujemy za te słowa. No to chyba musimy zakończyć audycję kwiatami i motylami dla samych siebie. Dokładnie, kończymy i zapraszamy na poniedziałek na 9:15. Tak, to najpierw kwiaty i motyle, później już koniec audycji. Tak jest. I do usłyszenia w temacie dla reportera w poniedziałek o 9:15. Do dziękujemy. Usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.